spacerkiem sobie. Mamusia z kurczaczkami. Ko. Takie małe, fajne. Szczęść Boże, dzieci Boże, kochane. Dzień doberek. Witajcie bardzo serdecznie. Ściskam was na początek bardzo mocno. Pozdrawiam gorąco. Mam nadzieję, że się dobrze macie, kochani, że byliście na Eucharystii. Jesteście pokrzepieni. Jest moc, kochani. Pozwólcie, że podzielę się z wami dzisiaj takimi słowami Bożymi, które gdzieś poruszyły moje serce. Teraz modliłem się sobie tak, czytałem Boże Słowo. I takie mam wielkie przynaglenie w sercu, żeby to przeczytać. Zasiać to Słowo, dać jakąś nadzieję. Wiadomo, kochany nasz Bóg, Jezus Chrystus, zachęca nas. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kochani, tutaj bardziej może to słowo skierowane jest może do takich ludzi, którzy jeszcze nie znali, nie znają Chrystusa, nie poznali Go, nie poznali Jego miłości tak cudownej, pięknej, prawdziwej, bezinteresownej. Nie doświadczyli tej miłości przed Najświętszym Sakramentem na przykład. Może troszkę gdzieś się pogubili w życiu, tak jak ja kiedyś. Teraz Bóg prostuje moje ścieżki, uświęca moje serce, uświęca moje myślenie, pozwala Mu na to. Jest wspaniałym Bogiem, cudownym Bogiem, przebaczającym, ustanawiającym sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź. Daje nam siebie w komunii świętej, w tym kawałku chleba. Mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Jest moc, kochani. To jest pokarm na życie wieczne, kochani. Kto spożywa moje ciało, ma w sobie życie. I też takie w sercu poruszenie miałem. Właśnie przypomniał mi chyba Jezus, Duch Boży. Trójca Święta, no Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Przypomniał mi właśnie cytat świętego Jana Marii Wianeya, bardzo taki optymistyczny, że nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli. I wiadomo, moim pragnieniem, kochani, w sercu jest, jak nagrywam to zawsze, żeby jak najwięcej ludzi zostało poruszonych tym słowem, żeby wróciło, po prostu jak najwięcej ludzi się zbawiło, żeby jak najwięcej ludzi wróciło do sakramentów, do Kościoła, bo tam jest tylko prawdziwe szczęście, prawdziwe mówię, prawdziwe szczęście, kochani, pokój serca, wielki pokój, ogromny. No przychodzi też poprzez modlitwę, no i korzystanie z sakramentów, no Kościoła, kochani. Czytanie Bożego Słowa bardzo uspokaja. Modlitwa różańcowa mnie bardzo też uspokaja. Człowiek taki jest spokojny, ma pokój serca, modli się tu z ludźmi. To jest cudowne, kochani. Dlatego to słowo daje nam wielką nadzieję dla wszystkich tych, którzy są z dala gdzieś od Boga. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On jest Bogiem miłosierdzia, przebaczającym, kochającym, dającym nowe życie, światło. Takie rzeźkie życie, wspaniałe, takie, no kochani, jest pięknie, no jest, sami wiecie, nie? Jak się żyje z Bogiem. Tylko trzeba to wszystko pielęgnować każdego dnia. Każdego dnia trzeba pielęgnować, podsycać tą radość, ten taki pokój, modlitwą, trwać na modlitwie, takiej prawdziwej, szczerej, w ciszy, iść sobie na adorację. Tam przebywać z Panem. Dzielić się z Nim wszystkim, tym, co się przeżywało za dnia. Mówić o wszystkim Mu, dziękować Mu przede wszystkim, uwielbiać Go, bo jest za co. No i dzisiaj skupimy się, kochani, tak czytałem właśnie Dzieje Apostolskie, też trochę tam listu świętego Pawła do Tymoteusza, dobrze pamiętam? Czy do Kolosa? Do Tymoteusza. I chciałem wam, kochani, powiedzieć tak, no, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, no. Dary i wezwania Boże są nieodwołalne, kochani. Bóg nas powołał do wieczności, do miłości. On jest miłością. Bóg jest miłością. Przyjmujemy do swojego serca, do swojej duszy takie ukojenie, miłość, radość, pokój mamy, cierpliwość, łagodność, dobroć. Owoce Ducha Bożego, no.
pozwólcie, że to jest dzieje apostolskie. Chcę wam przedstawić jakby dwa jakby charaktery tej samej osoby. Przed spotkaniem się z Chrystusem i po spotkaniu się z Chrystusem. Także mówię, no, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma człowieka jakiegoś straconego. Nie wszyscy święci dobrze zaczęli. Z reguły, nie? Ileż tu żywotów świętych czytamy, jak żyli. Jak się, jak ktoś mówi, jak to się za przeproszeniem łajdaczyli, nie? Tak kolokwialnie mówiąc. A później? Jak pięknie żyli Bożym Słowem, miłością do najuboższych. Piękne to było naprawdę. Wiele takich autobiografii cudownych jest, kochani. Świętych. Święty Mateusz Talbot, święty alkoholik. Można? Można. Z Bożą pomocą naprawdę można wyjść z najgorszych uzależnień, z najgorszych nawyków, jakichś złych nawyków, ze złego myślenia, jakiegoś zainfekowanego przez złe duchy. Bóg rozświetla ciemności naszych umysłów, naszych serc. On jest światłem, On jest światłem, On jest miłością. Przyjmujemy tak naprawdę światło do swojej duszy i miłość, prawdę. Prawda rozświetla ciemności naszych umysłów, serc. I to jest cudowne, kochani. Pielęgnujmy każdego dnia tą miłość. No człowiek, który ma Boga w sercu, to kocha. Bardzo kocha. Szczególnie tych najuboższych. W każdym człowieku stara się dostrzec Chrystusa. Modli się za swoich nieprzyjaciół. Nie zło rzeczy, tylko się modli. No, naśladuje Chrystusa, naprawdę naśladuje, a nie tylko, bo jest mu do czegoś potrzebny. Tylko naśladuje Chrystusa w 100%, kochani. Amen. Niech tak się stanie. Pomodlimy się, kochani, później. Takie na końcu jeszcze słowo wam przeczytam, zachęcające do tego przed modlitwą wspólną naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, kochani. On jest Panem, On jest Królem, On jest życiem naszym, życiem wiecznym. Także Dzieje Apostolskie, kochani, 8 od wersetu 3. Zobaczcie, przed spotkaniem Chrystusa, co czytamy w Dziejach Apostolskich, a później wam przeczytam po spotkaniu Chrystusa. Najpierw był Szaweł, patrzcie. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Taki fragment. Zobaczcie. I dalej czytamy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, od wersetu 1. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Zobaczcie, jak można w tych dwóch zdaniach poznać wnętrze człowieka. Jakaś nienawiść, złość do chrześcijan, prawda? Prześladowani, chciał ich więzić, łapać, zadawać im ból, cierpienie jakieś, nie? Skąd my to znamy, prawda? Ile się słyszy tych prześladowań ludzi Kościoła, chrześcijan, prawdziwych takich. Ileż takich szawłów jest na świecie, których Bóg może dotknąć dzięki twojej, mojej modlitwie. Pomodlimy się później właśnie za te serca oddalone od Pana. No bo szkoda człowieka, kochani. Chrystus nas przestrzega. Mówi do swoich przyjaciół. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki. Rozumiecie? Przestrzega nas przed szatanem. Dlatego Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem. Dlatego mówmy każdego dnia: stop pokusom, idź precz, szatanie. Tylko Panu swojemu będę oddawał pokłon i tylko Jemu będę służyć. Idź precz, szatanie, idź precz. Także to jest piękne, kochani. Niczego nam nie będzie brakowało. Uwierzcie mi, niczego nie brakuje, nic. Nic nie brakuje człowiekowi. Chrystus sam jest źródłem życia, źródłem. Wszystkie źródła moje są w Tobie. Wszystkie źródła moje są w Tobie. Kto ma Boga, temu Bóg sam wystarcza.
mawiała święta Teresa od Jezusa z Avili. Doktor Kościoła. Polecam dzieła. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Zobaczcie, on tak naprawdę nie prześladował Jezusa jako fizycznie, nie? Ale prześladował uczniów, czyli Jezus, tak jakby prześladowanie uczniów, to Jezus tutaj mówi, że Jego samego prześladujesz. Jak ktoś prześladuje. Samego Chrystusa prześladujesz, kochana siostro, bracie. Może ty jesteś tą właśnie osobą, która gdzieś oddaliła się od Boga, zionie może jakoś nienawiścią, jakoś złością do Kościoła. Tylko i wyłącznie poprzez to jakiś jeden kapłan, może gdzieś zasłyszałaś się, coś złego się stało. Nie można tak przez pryzmat jakiegoś jednego upadku kogoś z Kościoła patrzeć na cały Kościół, kochana duszyczko. Zobacz, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Czyż ty nie upadasz? Czyż ja nie upadam? Czy ktoś inny nie upada? Właśnie, ale nie można przez pryzmat jednego jakiegoś upadku, gdzie media roztrząsają coś, patrzeć na cały Kościół, kochani. Zawsze tak było, że zawsze, zobaczcie, no, nawet Judasz był blisko Jezusa, rozumiecie? Judasz, którego zdradził. Jezus nawet nogi mu umył. A mógł już powiedzieć, dobra, odejdź stąd, bo wiem, że przecież wiedział, że go zdradzi. Ale zawsze do końca dawał szansę, że jeszcze może człowiek się pamięta. Że wróci jeszcze do miłości żywej. Zobaczcie, no. Za 30 srebrników zdradził Pana. A jakby tych 30 srebrników nie miał, przecież wszystko, niczego by mu nie brakowało, rozumiecie? Zobaczcie, Jezus ile chlebów rozmnożył na pustyni. 5000 chłopa się najadło. Jeszcze ułomków ile nazbierali do koszów. Każdy był szczęśliwy, najedzony. Później niektórzy szukali tylko ze względu Jezusa, ze względu na to, żeby zjeść. A nie, że ze względu na to, że jest Bogiem. Dla Niego samego. I żyć dla Niego. Uczyć się od Niego. Zobaczcie, jak Pan Jezus mówi do nas, że nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem, ale bowiem jeden jest Ojciec wasz, niebieski, ten w niebie. Nikogo też nie nazywajcie nauczycielami, ale bowiem jeden wasz jest nauczyciel, Jezus Chrystus. To jest piękne, kochani. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Zobaczcie, prześladując uczniów, prześladował samego Jezusa, tylko o tym nie wiedział. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. I tam dalej sobie poczytajcie. Fajna historia, piękna. I teraz zobaczcie, kochani, jaka jest przemiana. A może troszeczkę przeczytamy jeszcze, patrz. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, czyli Szawłowi, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, zobaczcie, słyszeli głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz.
Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł, jestem, Panie. A Pan do niego, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu. Słuchajcie teraz, bo właśnie się tam modli i ujrzał Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie i ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan. Słuchajcie teraz. Bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. To jest piękne, tego kochani, to jest najpiękniejszy cytat na świecie. Nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli. To jest piękne, kochani. Jeszcze raz zobaczcie. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. To jest cudowne, kochani. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Dlatego może, kochana duszyczko, czasami dużo cierpisz, może jakieś niezrozumienie, jakieś twoje modlitwy myślisz, że są niewysłuchiwane, tak jak święta Faustynka w dzienniczku napisała, że modliła się i miała wrażenie, że jej modlitwy nie są wysłuchiwane, że jeszcze gorzej obraża Boga. To są doświadczenia, kochani. Bóg jest Ojcem miłosiernym. On nigdy nie doświadcza nas ponad własne siły. On jest kochającym Ojcem, naprawdę. Ja się tego już nauczyłem, kochani, wszystkiego, wszystko, za wszystko mu dziękować, naprawdę. Czegoś też nie rozumiem niekiedy. Jest mi bardzo ciężko, gdzieś duchowe, jakaś taka, duchowe takie posłuchy, że... Ale ja naprawdę ufam Jezusowi całym sercem. Nauczyłem się Mu ufać. Bo tylko ufność daje pokój. Jeśli naprawdę ufamy, jeśli naprawdę wkładamy całe serce w modlitwę Ojcze Nasz, świadomie modlimy się, bądź wola Twoja, naprawdę jest moc. Jest taki pokój, kochani, nawet jeśli czegoś nie rozumiemy. Ważne, żeby ufać Jezusowi całym sercem. On jest Bogiem. On jest wszechmogącym Ojcem. Ja kogo kocham, karcę i ćwiczę, mówi do nas w Apokalipsie. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Każdego dnia daje nam szansę powrotu do Niego, nawrócenia. Przestrzega nas właśnie przed tym ogniem piekielnym na wieczność. Chce ratować nas, kochani. No. Daje nam siebie, miłość swoją. Później tą miłość my dajemy innym. Dajemy tak naprawdę nie siebie, tylko Jego. Zobaczcie, jak Jan Chrzciciel mówił. To trzeba, żeby On wzrastał, a ja się umniejszał. To jest piękne, to jest pokora. A nie eksponować jakichś siebie, swoich pomysłów, że to niby ja coś. Nie, to jest zgubne mniemanie, to jest zgubne myślenie. To jest jakiś pewien rodzaj korzenia pychy, która już powoli kiełkuje. Jak człowiek zaczyna myśleć, co masz? Czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego chełpisz się, jakby to było Twoje? Człowiek niczego nie może otrzymać, co by nie dane mu było z nieba. Nawet ten, jak on ten, Piłat mówi, że czy nie wiesz, że ja mam władzę uczynić cię wolnym albo cię skazać? A Jezus mówi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, żeby ci ona nie była dana z nieba. Rozumiecie? Także wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską, to jest piękne. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus miała rację. Mówiła, wszystko jest łaską. Wszystko. Dlatego Synu w Mądrości Syracha czytamy. Jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. W zmiennych kolejach losu bądź wytrzymały, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu
w piecu utrapienia. Dlatego zobaczcie tutaj, i zobaczcie, został apostołem narodów. Niesamowicie musiał wycierpieć dla Pana, ale on z miłości wszystko przyjmował, wszystko, bo kochał Jezusa całym sercem. I to jest piękne, nie szemrał nic. Tylko Boga tak bardzo kochał, że powiedział, że wszystko uznaje za śmieci, aby tylko Chrystusa pozyskać. Piękne to jest, kochani. Zobaczcie, no. Ananiasz przestraszony. I on ma tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. A Pan powiedział do Ananiasza, idź. Odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I to też nie jest jakaś reguła, że każdy musi cierpieć dla Pana. Bo to wiadomo, wedle naszej jakiejś duchowości, wedle naszej wrażliwości, Pan daje nam to, co potrzebne jest dla nas w danej chwili, aby nas oczyścić od takich złych przywiązań, skłonności. Ale mówię, no, zawsze miejcie świadomość, kochane duszyczki, że wszystko jest łaską. Że Pan nawet jak karci, to z miłości. Z miłości to robi, aby człowiek stał w pionie, żeby gdzieś, no, nie wpadł w jakąś pychę, zarozumiałość, wyniosłość. Dlatego takie karcenie, nieraz jakieś takie konstruktywna krytyka jest bardzo nam potrzebna, to bardzo, kochani. Bardzo nam potrzebna. Z tego Bogu, dziękujcie Bogu za takich ludzi, którzy gdzieś tam mówią, skarcą was nieraz. Może coś więcej widzą niż wy. To jest piękne, kochani, że jedni drugich brzemiona nośmy. Módlmy się nawzajem. Pomodlimy się później, kochani. Ja bym takie słowo piękne przeczytam jeszcze, zachęcające. Pomodlimy się do Jezusa, naszego Pana i Mistrza. Także widzicie, no. I teraz, kochani, jeszcze tutaj już, można powiedzieć, po jakimś tam czasie przygody z Jezusem, święty Paweł tak pisze już w liście. W drugim liście do Tymoteusza. Tutaj na razie tak patrzę, tutaj patrzę, bo co innego chcę... Tutaj czekajcie na razie, tutaj może coś jeszcze... Dobrze, zaczniemy może, bo ja chciałem tak naprawdę przeczytać, co święty Paweł, ten, który dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich, a teraz przestrzega przed fałszywymi jakimiś naukami. Zobaczcie. Drugi list do Tymoteusza, 3, rozdział, wersetu 1. Ale wrócimy jeszcze do drugiego rozdziału. I święty Paweł pisze tak. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniosili, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca. Rozumiecie? Napisał ktoś, kto kiedyś nie miał serca, prześladował chrześcijan, dyszał żądzą zabijania, a teraz właśnie pisze, tak jakby pisał pewnie o sobie, jakim był kiedyś. I przestrzega przed samym sobą tak naprawdę, jakim był kiedyś. To jest piękne. Ludzie bowiem są samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami. Takie, co to ciągle się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. I później dalej. Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia,
zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, Ikonium i w Listrze. Jakiegoż to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. 4 rozdział później. Święty Paweł tak pisze: zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Piękne to jest naprawdę. Jeszcze, kochani, gdzie to było? I teraz chciałbym, kochani, przed wspólną modlitwą to słowo przeczytać. Co Pan Jezus mówi do nas? To jest takie piękne, kochani. No, każde słowo Boże jest cudowne, kochani. Jak się czyta, jak się wchłania w siebie, to tak się rozkoszuje tym słowem. Tak to słowo mnie kształtuje, charakter mój kształtuje słowo Boże. Weryfikuje moje postawy, weryfikuje moje myślenie, weryfikuje moje serce. Angela. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 18, od wersetu 19. I przed wspólną modlitwą, kochani, chciałbym właśnie to przeczytać. Pan Jezus mówi tak, dalej. Zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Także, kochany Zbawicielu, nasz Panie i Mistrzu, pomodlimy się, kochani, o, żeby dotknął Pan Jezus naszych serc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, wyznajemy całym sercem, że nie ma innego Boga poza Tobą. Ty jesteś święty. Oddajemy Ci, Panie, nasze serca, oddajemy Ci nasze dusze, oddajemy Ci nasze umysły. Proszę Cię, Jezu, teraz wraz z moimi braćmi i siostrami, w imię Twoje, w imię Twojej obietnicy świętej, Jezu, wierząc w każde Twoje święte słowo, Panie, przyjdź teraz do każdego z nas, połóż swoją świętą dłoń na naszych głowach, na naszych sercach i tchnij, Panie, Ducha Bożego, Ducha Twojego, Jezu. Niech Duch Święty stąpi na nas, Panie. Obdarz nas siłą potrzebną do tego, abyśmy żyli na co dzień
Twoim, Panie, świętym słowem, słowem zbawiennym, przymnóż nam, Panie, wiary. Dotknij, Panie, wszystkich swoją miłością, którzy przeżywają jakieś trudne chwile w życiu, cierpią. Może ktoś bliski w rodzinie im umiera. Daj, Panie, łaskę nawrócenia, wyspowiadania się. Przygotuj, Panie, nas wszystkich na dobrą śmierć. Bo Ty powiedziałeś, Jezu nasz kochany, jedyny Panie, że Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, że ktoś choćby i umarł, żyć będzie, Mistrzu. Dlatego błagam Cię w imię Twoje, Panie, abyś przygotował nasze serca, nasze dusze do spotkania z Tobą kiedyś w przyszłości. Niektórzy może nie doczekają długich lat życia, Panie. Dlatego przygotuj nas, kochany Zbawicielu, poprzez sakrament spowiedzi. Daj nam łaskę wyznania wszystkich, Panie, szczerze grzechów. Przytul nas, Panie, do swojego świętego serca. Tchnij na nas swojego świętego Ducha, Jezu. W imię Twoje prosimy Cię, Panie. Przymnóż nam wiary, żywej wiary, miłości do Ciebie, Panie, bezinteresownej. Kochać Cię, kochany Zbawicielu, dla Ciebie samego, nie chcąc nic w zamian. Naucz nas rozważać Twoje życie, Twoją mękę, jaką poniosłeś dla nas, Panie, dla każdego człowieka. Nikogo nie pomijasz. Jeszcze mówisz, kochany Zbawicielu, do nas, że cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście uczynili. Jezu, daj nam łaskę nawrócenia. Dotknij naszego serca teraz. Niech Twoja święta miłość przenika nasze serca, nasze dusze. Przytul nas, Jezu, przytul nas, Panie. Dotknij naszych ran, które zadawał nam grzech. Proszę Cię, daj nam łaskę spowiedzi, szczerej, dobrej, Panie, abyśmy się pojednali z Tobą, z braćmi, siostrami. Ty powiedziałeś, Panie, dla świętego Piotra, jak zapytał Cię, ile razy mam przebaczyć, czy aż 7 razy? Ty powiedziałeś, nie 7 razy Ci mówię, ale 77. Proszę Cię, Panie, abyś zaszczepił w naszych sercach i duszach Twoją miłość, abyśmy zawsze przebaczali, kochali wszystkich ludzi, modlili się szczególnie za tych, którzy Ciebie jeszcze nie poznali, Panie, jedynego Boga, Zbawiciela, przebaczającego i kochającego. Naucz nas, Panie, Ciebie naśladować. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś święty, Ty jesteś jedyny nauczyciel nasz, Panie. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich sercach, które dotykasz, które przytulasz, Panie, które dajesz im dobre natchnienia, dobre pragnienia. Dziękuję Ci, Jezu, w imię Twoje, bo Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś święty. Obdarz nas darem pokory, abyśmy byli pokorni, służyli Tobie bez żadnej wyniosłości, nie wynosili się ponad drugich, Panie, nie pysznili się, tylko byli pokorni, bo Ty powiedziałeś, Jezu kochany, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaski. Dlatego stwórz, Boże, w nas serce czyste, dobre, łagodne, kochające, Panie, Ciebie, Maryję, całym sercem, bezinteresownie, byśmy pomagali ludziom, których stawiasz na naszej drodze, byśmy mieli zawsze na uwadze Twoje, Panie, święte słowa, że właśnie cokolwiek uczyniliście
bądź nie uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście to uczynili, bądź tegoście mnie nie uczynili. Proszę Cię, Panie, w imię Twoje, wraz z moimi braćmi i siostrami, abyś wylał teraz obficie, Panie, na nas swojego Ducha Świętego, który będzie nas wspierał, który będzie nas prowadził, który będzie nas uświęcał, nasze rodziny, nasze dzieci, Panie. Pomóż nam, Jezu, Ciebie kochać szczerze, prawdziwie, autentycznie. Zawsze na co dzień żyć Twoim Słowem, Panie, Twoim Słowem, bo Ty jesteś jedynym nauczycielem. Ty jesteś Ojcem, Bogiem Wszechmogącym, Panie. Dziękuję Ci z całego serca, że jesteś z nami, że zostawiłeś nam, Panie, siebie w Eucharystii. Boże, bądź uwielbiony w tym cudownym darze, że nas umacniasz w sakramencie pokuty i pojednania, że możemy do Ciebie wrócić, Panie, do jedynego Boga, który przygotował nam, Panie, przygotowałeś nam miejsce w niebie. Dziękuję Ci, Jezu. Pomóż nam się zbawić, bo jesteśmy słabi. Potrzebujemy Twojej siły, Twojej mocy, Panie. Bądź z nami, Jezu. Bądź z nami, Jezu, bo znamy swoją słabość. Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem. Dlatego prosimy Cię wszyscy razem, Panie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Bądź uwielbiony. Amen. Także, kochani, chciałbym jeszcze Wam przeczytać takich parę fragmentów z dzienniczka świętej Faustynki. Niżek świętej Faustynki. numer 36. W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w męce. Po chwili zniknęły te rany, a pozostało tylko 5 w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Jesteś winna jednego dnia ognia czyśćcowego. Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie i rzekł: co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień, czy przez krótki czas na ziemi? Odpowiedziałam: Jezu, chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi, chociażby do końca świata, największe męki. Jezus rzekł: wystarczy jedno, zejdziesz na ziemię i cierpieć będziesz wiele. Teraz połóż głowę na piersiach moich, na sercu moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele, wiele cierpieć będziesz, ale niech Cię to nie przeraża. Ja jestem z Tobą. Piękne to jest, kochani.
I zobaczcie, jak słowa świętego Augustyna powiedział, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Także przygotował nam, kochany Jezus, miejsce w niebie i mówi do nas, kochani, że błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, ale bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Dlatego, kochane duszyczki, ściskam was bardzo mocno i naprawdę wierzę głęboko, że bardzo dużo ludzi się zbawi, bardzo dużo, dzięki twojej modlitwie, kochana duszo. Bóg będzie dotykał serc tych ludzi, którzy są z dala od Kościoła, z dala od sakramentów, z dala od życia, od świeżości, od miłości. To jest piękne, że oni wrócą do Kościoła, doświadczą Bożej miłości, będą najszczęśliwymi ludźmi na świecie potem, jak święty Paweł, zobaczcie. Także Bogu niech będą dzięki za was. Dziękuję wam za waszą modlitwę za mnie. Ja się modlę za was w tych intencjach wszystkich umadlam, kochani. Także idziemy do przodu. Alleluja. Jezus jest z nami. Także pokój, dobro. Ściskam was mocno. Miłego wieczorku. Pa, pa.